chciałbym tutaj zaprezentować parę ciekawych informacji, jeśli chodzi o tego typu narzędzia i ich zastosowanie przede wszystkim w badaniach polarnych. Mam nadzieję, że na tyle, na ile będzie to możliwe, uda mi się to przedstawić. Czy przechodzi dalej? Dobrze. Pewna część, jeśli chodzi o samą motywację, dlaczego, to tym się zająłem tutaj również od kilku lat, uczestniczę w pracy czy grupy Svalbard Integrated Arctic Earth Observation Systems, tak zwany SEOS, w ramach którego działa The State of Environment Science of Svalbard. Tworzone są dla potrzeby właśnie tego, z tego systemu obserwacyjnego raporty. Jednym z tych raportów to jest z 2020 roku, w którym tutaj grupa dosyć liczna, 12 osób współpracowała. Przygotowaliśmy taki raport dotyczący właśnie wykorzystania autonomicznych systemów powietrznych w badaniach na Spitsbergenie czy w obszarach, czy na Svalbardzie. Powstał uzupełnienie tego raportu. W tym roku tworzony był nowy, właśnie z 2021 roku. Uzupełnienie tym bardziej, że ważne jest, myślę, że tutaj wykorzystanie tego, ja tutaj podaję strony, skąd można pobrać te informacje. Z jakiej strony można ściągnąć w formie PDF-ów. Ten nowszy, właśnie z 2021 roku, zawiera również informacje dotyczące przepisów prawnych, w jakich się poruszamy. Co prawda w ostatnim czasie była informacja, że Norwegowie bardzo mocno chcieli właśnie ograniczyć możliwość wykorzystania dronów na Spitsbergenie. Na razie takich informacji, aby te ograniczenia były, nie mam. Niemniej jednak tutaj informacje na temat funkcjonowania polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany i chce działać w obszarach polarnych, to tutaj całe pełne informacje dotyczące przepisów prawnych są podane w ramach tego 5 rozdziału raportu z 2021 roku. Jeśli chodzi o samą terminologię, tutaj idziemy w kierunku dronów. Sam termin pochodzi z terminologii wojskowej, jest często używany jako synonim do wszystkich bezzałogowych systemów powietrznych. Tu pojawia się UAV, czyli Unnamed Air Vehicle, czyli bezzałogowy statek powietrzny w polskiej nomenklaturze BSP. Najczęściej używane wyrażenie odnosi się przede wszystkim do samego pojazdu, z tym w tym kontekście pojawia się jeszcze UAS, czyli Unnamed Serial Systems, czyli bezzałogowy system latający, łączy infrastrukturę należącą do właśnie tego bezzałogowego statku powietrznego, w tym autopilota i naziemne stacje kontrolne. Pojawia się również coś takiego jak Rename Pilot Aircraft System, czyli system pilotowanych statków powietrznych. Termin wprowadzony został przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i jest używany w odniesieniu do pojazdów bezzałogowych, które są kontrolowane i dowodzone przez operatora z naziemnej stacji kontrolnej. Pojawiają się również inne, nie tylko poruszające się w powietrzu, ale również pojazdy, które są poruszają się po wodzie, czyli zdalne sterowane pojazdy podwodne czy nawodne, sterowane przez operatora lub posiadające pewnego rodzaju autonomię, nie wymagające operatora lub są częściowo sterowane przez pilota. To również możemy zaliczyć do tych pojazdów autonomicznych, poruszających się w innym ośrodku niż powietrze, tylko tutaj mówimy o wodzie. Jeśli chodzi o takie typy statków powietrznych, najczęściej spotykamy wielowiernikowce, czy multirotor. Wspólna cecha to 3 lub więcej silników z bezpośrednio montowanymi śmigłami. Różnią się wielkością od kilku gramów do kilkuset kilogramów. Są kontrolowane przez regulację mocy kierowanej do każdego z silników i główną zaletą jest ich mechaniczna prostota. Jedyne ruchome części to łożyska kulkowe właśnie w silnikach. Zasilanie bateryjne
mają zazwyczaj wytrzymałość od 20 do 40 minut, są łatwe do odróżnienia, a niektóre mogą przenosić są łatwe w wdrożeniu, a niektóre mogą przenosić mogą mieć dużą ładowność, czy mogą przenosić duże obiekty. Są niezwykle elastyczne, kosztem zmniejszenia oczywiście zasięgu i wytrzymałości w porównaniu z płatowcami. O płatowcach sobie jeszcze powiemy. Największym producentem komercyjnym dronów wielowynikowych jest chińska firma DJI. Na rynku jest bardzo dużo tego typu, czy tej firmy obiektów. Oferuje czterowynikowce, oferuje sześciowynikowce. Systemy są zazwyczaj bardzo łatwe w lataniu i nie wymagają dużej ilości szkoleń. Są obsługiwane głównie z zasięgu wzroku, czyli tak zwane w losie. Są zazwyczaj zdalnie pilotowane z niskim stopniu autonomii. Tego typu urządzenia, no myślę, że się tutaj sporo osób spotkało z tym. Tutaj mamy przykład właśnie takiego małego DJI-a, troszeczkę większego Matrisa, również heksagonalnego obiektu, znacznie większego, o znacznie większej nośności. Drugi typ, który chciałbym tutaj pokazać, to są płatowce. Używane są, no, utrzymują się w powietrzu dzięki sile nośnej skrzydeł, stąd właśnie zupełnie nieco inna filozofia niż w przypadku poprzedniej grupy. Bardziej energooszczędne w porównaniu z helikopterami, wielowynikowcami. Powierzchnia podnoszenia jest większa i może być zoptymalizowany do określonej prędkości i obciążenia skrzydeł. Znacznie większy zasięg i wytrzymałość, konieczność ciągłego lotu, nie mogą zawisnąć w powietrzu. To jest właśnie jedna z można wad czy różnic w stosunku do wielowynikowców. Do startu wymagają przestrzeni startowej lub katapulty. Małe obiekty możemy wyrzucać z ręki. Podobnie jest z lądowaniem, też jest wymagana przestrzeń, gdzie one mogą usiąść i wylądować. Długość lotu przy zasilaniu wyłącznie bateryjnym od 40 do 3 godzin. Długość lotu przy silnikach spalinowych, bo takie również są, od 3 do 8 godzin, a mogą również latać do 24 godzin i dłużej. Rozmiar płatowców znacznie się różni. Tutaj w przypadku wykorzystania w badaniach naukowych to jest od 0,5 kg do kilkuset kilogramów. Tutaj mamy przykład takiego płatowca używanego przez Amerykę, Global Hawk, który ma wagę 15 ton, to jest ten tutaj na dole. To jest właśnie płatowiec wykorzystywany przez NASA. Wykazują zazwyczaj wysoki stopień autonomii i mogą być obsługiwane poza zasięgiem wzroku. Zaleta: zdolność do pokonywania dużych odległości, pozostawania w powietrzu przez dłuższy czas i osiągania dużych wysokości. Użytkowanie płatowców wymaga dużej ilości szkoleń i już trochę większego doświadczenia, no wynika to z faktu, że sporo rzeczy najpierw trzeba ustawić, a potem już kontrolować to, jak on działa. Pojawiają się również statki powietrzne hybrydowe, łączą sobie przede wszystkim pionowy start i lądowanie, czyli mają te elementy związane z wiernikowcami, jak również mają elementy płatowców, czyli skrzydła. Sterowanie prowadzone jest na przykład ze statku lub stacji polowych, niewymagana jest przestrzeń startowa lub lądowania, ma zazwyczaj mniejszy zasięg w porównaniu do płatów o tym samym rozmiarze. Jeśli chodzi o Spitsbergen, o Svalbard, drony na Svalbardzie, w ramach właśnie tego przygotowanego raportu na podstawie literatury zebraliśmy informacje, w jakich pozycjach literaturowych pojawiło się właśnie wykorzystanie dronów w 2020 i 2021 roku. Jak widać, były wykorzystywane zarówno multirotory, jak i skrzydła. W
czy te płatowce. Tutaj takie zestawienie wykorzystania tych urządzeń poszczególnych latek, jak widać, to jest ten multirotory, pojawiły się w 2015 roku, wcześniej mieliśmy skrzydła lub inne rodzaje. W ostatnich latach bardzo mocno widać została włączona właśnie coraz większa liczba tych urządzeń z multirotorów, czyli tych przede wszystkim firmy DJI pojawia się właśnie na Spitsbergenie. W raporcie, jeszcze wracam do tego raportu, jest właśnie też rozdział dotyczący regulacji, jak i to, co wspominałem, funkcjonowania w obrębie Spitsbergenu. Jakie są w ogóle właśnie te przepisy prawne, które wiążą się z wykorzystaniem tych pojazdów, autonomicznych pojazdów powietrznych? Obowiązuje nas zarządzenie, które weszło w życie 31 grudnia 2000 roku. Zostało ono wprowadzone przez Komisję Europejską w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych w państwach trzecich. I to rozporządzenie funkcjonuje właśnie od 31 grudnia 2020 roku. Co ciekawe, przepisy te dotyczą krajów Unii Europejskiej, ale również Liechtensteinu i właśnie Norwegii. Co, jak wiemy, Norwegia nie jest w Unii, niemniej jednak respektuje te przepisy, stąd myślę, że z punktu widzenia badań na Spitsbergenie mamy znacznie bardziej ułatwioną sprawę, ponieważ wszystko to, co one muszą występować o pozwolenia w Norwegii, aby móc pracować na Spitsbergenie. Europejska Agencja Unia Lotnicza opracowała wspólne zasady europejskie, aby zapewnić swobodę ruchu dronów i równe warunki działania dla wszystkich operatorów na terenie Unii. Dzięki nowym przepisom operatorzy mogą bezproblemowo wykorzystywać operacje dronami podczas podróży po Unii Europejskiej i w tym również tutaj mówimy o Norwegii. W różnych dziedzinach opisane zasady opierają się na ocenie ryzyka eksploatacji, zapewniają równowagę między obowiązującymi procedurami i operatorów dronów w zakresie bezpieczeństwa, poszanowania prywatności itd. Ważne, Islandia i Szwajcaria nie stosują się do przepisów ESY. Zasady wykorzystania lotów bezzałogowych statków powietrznych należy sprawdzić na oficjalnych stronach właśnie Szwajcarii i Islandii. Jeśli chodzi o same kategorie związane z przepisami Unii Europejskiej, to wyróżniamy takie trzy. Jedna z nich to jest tak zwana otwarta. To są wszelkiego rodzaju bezzałogowe statki powietrzne, których użytkowanie niesie niskie ryzyko, niewymagane jest zezwolenie ULC-u, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego, limit do 25 kg, ale wykonywany jest lot w zasięgu wzroku, maksymalnie do wysokości 120 metrów. Drony mają oznaczenie CE. Druga kategoria to są szczególne, które już obarczone są pewnego rodzaju ryzykiem. Wymagane jest przygotowanie takiego scenariusza. Również jest wymagana zgoda lub poinformowanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Warunki lotów określane są w oparciu o analizę ryzyka. I trzecia grupa to są certyfikowane, to są wysokie ryzyko, certyfikowany sprzęt i personel. Do tego na przykład zaliczają się wszelkiego rodzaju drony wojskowe i to już jest ta najwyższa klasa wykorzystywania dronów. Jeśli chodzi o same kategorie, w tej chwili jesteśmy w tak zwanym okresie przejściowym. Jeśli chodzi o nomenklaturę i nazewnictwo poszczególnych klas, w tej chwili czyli do 1 stycznia 2023 roku obowiązują trzy klasy A1, A2 i A3. Tutaj w klasie A1 mamy drony poniżej 250 gramów, poniżej 0,5 kg. Do klasy A2 zaliczają się drony poniżej 2 kg, natomiast do klasy A3 mamy poniżej 25 kg. W przyszłości nieco zostanie to nieco zmienione, ponieważ pojawiają się w klasie A1 pojawia się jeszcze oznaczenie C0 i C1.
C0 mamy wszystkie drony poniżej 250 gramów, natomiast w klasie C1 mamy wszystkie poniżej 200, poniżej 900 gramów, natomiast do klasy A2, klasa C2, tutaj mamy drony poniżej 4 kg i potem w klasie A3 mamy drony poniżej 25 kg. Mamy przykłady tutaj tych Matrix, tych dronów, które się mieszczą właśnie w tych kategoriach. Z tym wiążą się również obowiązki rejestracji operatora, jak widzimy we wszystkich grupach. Musimy mieć taką rejestrację. W niektórych klasach nie ma obowiązku szkolenia, niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że tutaj te zielone, to te szkolenia są niezbędne. Maksymalna wysokość lotu we wszystkich przypadkach mamy 120 metrów. Wiek minimalny to jest 16 lat, ale to jest dla Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Polskę, to jest 14 lat. No i zasady, które jeszcze troszeczkę za chwileczkę powiem, tutaj może pominę. Zasady ogólne w kategorii otwartej, o której wcześniej wspominałem, loty w kategoriach wykonuje się w podkategoriach A1, A2 i A3. Mogą być w nich używane drony spełniające normy techniczne Unii Europejskiej i przynależące do odpowiednich klas, czyli C0, C1, C2, C3, C4 oraz drony budowane samodzielnie. Loty mogą być realizowane jedynie w zasięgu wzroku, czyli tak zwanym losie, i do wysokości 120 metrów. Minimalny wiek pilota 16, tak jak wspominałem, w Polsce jest 14. Loty wykonuje się w określonych odległościach od ludzi, w zależności od klasy używanego drona. Tutaj mamy taki przykład właśnie, jak to wygląda w przestrzeni i jak liczymy tą wartość 120 metrów. Pierwsza kategoria A1 loty w tej kategorii wykonuje się drogami klasy C0 i C1, czyli do 250 gramów i 900 gramów, jak również budowane przez samodzielnie do 250 gramów. Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi, ale nie wolno wlatywać nad zgromadzone osoby. Zgromadzenie osób, w którym znajduje się zagęszczenie, uniemożliwia, znaczy nie możemy uniemożliwić im przemieszczania się. Druga kategoria, kategoria A2 w ramach tej otwartej. Lot wykonujemy dronami w klasie C2 do 4 kg. Nie wolno latywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób to jest 30 metrów. W przypadku, kiedy mamy funkcję ograniczenia prędkości do 5 km, możemy zbliżyć się do takich ludzi na odległość do 5 metrów. I trzecia kategoria, podkategoria A3, loty wykonujemy w klasie C3 i C4, przepraszam, C3, C4 lub budowanymi samodzielnie do 25 kg. Nie wolno nam wlatywać nad osoby ze zgromadzenia. Minimalna odległość pozioma od osób i zabudowań to jest 150 metrów. Jeśli chodzi o klasę szczególną, czyli tą drugą, tu jest znacznie więcej kategorii, tak zwane krajowe, czyli NSTS. W tych kategoriach mamy aż 8. W przyszłości będziemy mieli, jeśli chodzi o Unię Europejską, STS-1 i STS-2. Tych kategorii jest, jak widać, znacznie więcej i one się odnoszą zarówno do latania w zasięgu wzroku, jak i do latania poza zasięgiem wzroku. Mamy tu kategorie poniżej 4 kg, poniżej 25 kg. MR to są multirotory, czyli wirnikowce, A to są skrzydła, H to są helikoptery. Jeśli chodzi o tą kategorię szczególną, ważne jest oświadczenie operatora. Oświadczenie będzie mógł złożyć operator chcący wykonywać operację zgodnie z jednym ze scenariuszy standardowych obligowanych przez ESE lub nadzór krajowy. Scenariusze będą określały warunki wykonywania operacji łącznie z określeniem stopnia ryzyka. Do chwili obecnej ESA opublikowała projekty następujących scenariuszy. To jest właśnie ten STS-01 i STS-02. STS-01 to są loty w zasięgu wzroku, bezpieczna odległość od osób maksymalnie 120 do 120 metrów i tutaj drony do wagi 25 kg.
Druga kategoria, czyli los, czyli poza zasięgiem wzroku, maksymalnie 120 metrów, waga 25 kg do 1 metra w poziomie lub 2 km w poziomie przy wykorzystaniu obserwatora. I tutaj właśnie jak to się ma tak przestrzennie, jeśli mamy w los kategoria NTS 1, czyli Polska, mamy poniżej 25 kg zasięg wzroku, oświadczenie operatora i tu musi być to również akceptacja Urzędu Lotnictwa. W przypadku poza zasięgiem wzroku jest podobnie, tylko że tutaj już mamy ograniczenie do 120 metrów. No i tu mamy przykłady dla ST1, czyli w ujęciu Unii Europejskiej, maksymalnie do 120 metrów poniżej statki powietrzne poniżej 25 kg, to jest zasięgu wzroku, oświadczenie operatora i akceptacja oczywiście Urzędu Lotnictwa. Tu w tym wypadku mamy również poza zasięgiem wzroku maksymalnie do 2 km. Teraz przejdę do drugiej części związanej właśnie ze structure for motion, czyli z czymś, co wiąże się przede wszystkim z przeróbką czy obróbką danych. Samo pojęcie to technika obrazowania w zakresie fotogrametrycznym służąca do szacowania trójwymiarowych struktur na podstawie dwuwymiarowych sekwencji obrazów, które mogą być sprzężone z lokalnymi systemami ruchu. Dosyć skomplikowane, ale to myślę, że wyjaśnienie przyjdzie nieco później. Ja skorzystałem tutaj z prac Erwina Nissena z Colorado School of Mines. Bardzo fajne opracowanie i dzięki niemu tutaj sporo informacji udało mi się pozyskać. Kiedy w ogóle się zaczęła cała idea Structure for Motion? To jest jedna z pierwszych publikacji 1979 roku Ullmana, który właśnie zatytułował The Interpretation of Structure for Motion. Założył taki jakby, przedstawił pomysł, oryginalną myśl, że można pewnego rodzaju wykorzystać zdjęcia do analizowania czy do przetwarzania i obrazowania przestrzeni. W 1999 roku David Low stworzył pierwszy taki jakby algorytm, który zasilił bardzo skutecznie właśnie Structure for Motion. Pojawiła się również pojęcie Scale Invariant Feature Transform, czyli funkcja niezmienna skali transformacji. To jest po prostu umożliwia dopasowywanie cech na podstawie przy dużych zmianach skali. Chodzi o to, że jeśli mamy różne zdjęcia tego samego obiektu, to jesteśmy w stanie na podstawie właśnie tego SIFT-u odnaleźć ten punkt i dopasować elementy. Tu właśnie mamy przykład zdjęcie bliżej, zdjęcie dalej, ten sam element, skośne zdjęcie w lewą stronę, skośne zdjęcie w prawą stronę, ale na podstawie właśnie tej funkcji, tego algorytmu i tej funkcji SIFT możemy zidentyfikować te punkty i potem je interpretować. Pierwsze opracowania, które się pojawiły, dosyć ciekawe, to jest z 2006 i 2007 roku. Snowaya wykorzystał zdjęcia wykonywane przez turystów i na podstawie tych zdjęć, wykorzystując właśnie ten algorytm, stworzył właśnie model Koloseum. Tutaj mamy przykład pierwszego opracowania dla nauk geologicznych czy geomorfologicznych, jak również bardzo szybko pozyskiwano informacje. Tutaj mamy przykład takiego opracowania dla stanowiska archeologicznego, to jest 2012 rok, to opracowanie też jest z 2012 roku. Pojawiły się również opracowania dla różnego rodzaju obiektów geologicznych czy wykopów, także to są też prace akurat te z 2015 roku. To były prace związane z fotografowaniem, jak tutaj widać, naziemnym, ale już wtedy już zaczęto również myśleć o wykorzystaniu z wykorzystaniem obiektów latających, airborne structure for motion. Tutaj mamy rozmieszczenie tych zdjęć i wykonane właśnie tutaj obrazowanie 3D takiego krateru. Tutaj inny przykład właśnie z wykorzystaniem tych zdjęć.
Na czym polega w ogóle sama idea Structured for Motion? Wyjdziemy tutaj od tradycyjnego stereofotogrametria, gdzie mamy samolot, obiekt, który leci i wykonuje nam zdjęcia. W przypadku tego typu opracowania znane są wysokość kamery, czyli wysokość lotu, czyli to jest to H, ogniskowa kamery, jak również linia bazowa między zdjęciami, czyli ten B. W tym przypadku w fotogrametrii, jeśli są kupowane zdjęcia właśnie lotnicze, to te trzy parametry są podawane, one są niezbędne do opracowań fotogrametrycznych. Potem na podstawie dopisywania cech i odległości tych cech, tutaj mamy taki tradycyjny stereoskop, przenosimy te odległości, te wyniki do rzeczywistych wartości odległości między punktami, czyli B i H. To jest taka tradycyjna fotogrametria. Jaka jest idea Structured for Motion? No, tutaj możemy wyróżnić kilka etapów. Pierwszy jest to wykonanie zdjęć. Jak widać, te zdjęcia mogą być z różnej pozycji, pod różnym kątem. Następuje dopasowanie odpowiednich cech i pomiar odległości między nimi na płaszczyźnie obrazu kamery D i D', czyli robimy te pomiary. I następnie wykorzystujemy właśnie ten SIFT, czyli Scale Invariant Feature Transformation. Przekształcenie cechy w niezmiennej skali jest kluczem do dopasowania odpowiednich cech pomimo różnych odległości. I dzięki temu możemy identyfikować na tych dwóch zdjęciach dwa elementy i pomierzyć odległości. Mając te informacje, kiedy mamy dopasowanie lokalizacji wielu punktów na dwóch lub więcej zdjęciach, zwykle istnieje tylko jedno matematyczne rozwiązanie dotyczące określenia miejsca wykonania zdjęcia. Czyli jeśli mamy dokładnie na kilku zdjęciach zlokalizowany obiekt, to dzięki temu jesteśmy w stanie określić dokładnie miejsce fotografowania. Dlatego możemy obliczyć położenie poszczególne pozycje kamery, czyli X, Y, Z, X, Y, X prim, Y prim i Z prim. Możemy policzyć również orientację tej kamery, jak również wartość ogniskowej. To jest, tego typu działanie jest określane jako bundle adjustment, czyli dopasowanie pakietu. To jest takie jakby kompleksowe działanie związane właśnie z określeniem tych trzech parametrów, czyli położenia kamery, orientacji, jak również ogniskowej. Stąd pochodzi termin Structured for Motion, czyli struktura sceny odnosi się do wszystkich tych trzech parametrów, jak również tutaj dochodzi ruch, czyli przemieszczanie kamery, czyli łączymy pozyskiwanie trzech parametrów, pozycja kamery, orientacja i ogniskowa, łączymy to z ruchem i stąd właśnie mamy to pojęcie structure for motion, czyli uzyskiwanie informacji w czasie ruchu. Następnie w trzecim etapie wykorzystując znane parametry kamery i wykorzystując punkty structure for motion jako ground control, tworzy się gęstą chmurę punktów i powierzchnię 3D. Używane są wszystkie piksele we wszystkich obrazach, dzięki czemu gęsty model ma rozdzielczość zbliżoną do struktury fotografii, czyli ten model ma zbliżoną rozdzielczość związaną z wykonaniem fotografii. Zwykle to jest od 100 do 1000 punktów na metrze kwadratowych. Ten krok nazywany jest Multi-View Stereo Matching, MVS. On się potem jeszcze będzie pojawiał. W tym momencie, jeśli mamy te zdjęcia wykonane, one są jakby w takim układzie lokalnym. Stąd w czwartym etapie dokonujemy georektyfikacji, przekształcenia tej chmury punktów z lokalnego układu do układu współrzędnych geograficznych. Możemy to dokonać na dwa sposoby. Pierwszym jest to sposób bezpośredni ze znajomą pozycją aparatu i ogniskowej. W przypadku, kiedy mamy drona z GPS-em, ten pomiar mamy w formie nawigacyjnej, mniej dokładnej, ale również w tej chwili działają systemy w czasie rzeczywistym RTK i mamy zdjęcia bardzo dokładnie pozycjonowane. Każde zdjęcie
w tej chwili, które wykonuje, które jest pozyskiwane w dronie, ma tak zwane geotagowanie, a więc ma również zaszytą w sobie informację o lokalizacji. I drugi to jest metoda pośrednia poprzez połączenie kilku naziemnych punktów kontrolnych, tak ground control points, o znanych współrzędnych. Zazwyczaj są to one mierzone za pomocą odbiorników GNS i jak przed wykonaniem nalotu bardzo często rozmieszczamy punkty do kalibracji, takie, które są pomierzone i potem w samym procesie te punkty dołączamy. Piątym etapem już można powiedzieć elementem przetwarzania tych uzyskanych wyników jest cyfrowy model powierzchni DEM, ortofotomapa, mapowanie tekstur, chmura punktów i inne, oczywiście to, co możemy potem pozyskiwać z tych danych. Ciekawe jest zestawienie tradycyjnej stereofotogrametrii, jak również structure for motion. Tu mamy taki przykład właśnie opracowania, gdzie mamy śmigłowiec czy obiekt latający, wykonujący sekwencję zdjęć. Te zdjęcia w przypadku fotogrametrii istotne jest, że muszą na siebie zachodzić dobrze, żeby przynajmniej 2/3, pierwsze i drugie. Pierwsze i trzecie też powinno mieć część wspólną, przynajmniej w 1/3, wtedy ten efekt fotogrametryczny uzyskujemy. Tego typu działanie wymaga stabilnej platformy, takiej jak satelita lub samolot na stałej wysokości, fotografie zebrane w znanych pozycjach o stałych orientacji i kątach padania, to co wcześniej już podałem. Natomiast w przypadku structure for motion ruch kamery dostarczy informacji o głębokości, jeśli chodzi o jakieś obiekty. Tu mamy kolejne sekwencje, przykład takiego balonu wypuszczonego i przemieszczonego. Struktura sceny odnosi się zarówno do pozycji i orientacji kamery, jak i do topografii. Można używać zdjęć wielu kątów i odległościach bez znajomości a priori lokalizacji lub pozy wykonywania zdjęcia. Umożliwia łączenie nieokreślonych obrazów z ziemi. Możemy dołączyć starsze zdjęcia lotnicze lub swoje wykonane również z innych platform. Ważne jest, aby można było zidentyfikować przede wszystkim obiekty. Jeśli jest możliwe zastosowanie tego systemu SIFT, to wtedy możemy wykorzystać różne dane i je połączyć. Tutaj takie ciekawe zestawienie lidara, czyli pozyskiwanie danych z lidara, jak również z skaningu terenowego. Tego typu urządzenia wymagają, jak wiadomo, są bardzo drogie. Lidar jest bardzo drogi, skaner również może być drogi. Działa gęsto zarośniętych krajobrazach, jeśli chodzi o lidar. No on może, czy uzyskuje dane, dosyć możemy pozyskiwać pokrycie terenu, jak również model terenu. Wykorzystuje precyzyjny pomiar czasu przelotu, ale jest podatny na pomiary GPS, jak również IMU, czyli kalibrację w przestrzeni samego urządzenia. W przypadku Structure for Motion wymaga tylko w miarę taniego aparatu. Punkty, które pozyskujemy, czyli chmurę punktów, ona jest koloryzowana. Dzięki temu od razu możemy uzyskać ortofotomapę i formę tekstury. Pewnego rodzaju rozwiązania związane z parametrami kamery mogą tworzyć różnego rodzaju artefakty. Niemniej jednak w procesie przetwarzania, w zależności od algorytmu, który jest zastosowany, tego typu rzeczy są bardzo często, bardzo szybko usuwane. Jeśli chodzi o osprzęt, który był używany na Spitsbergenie przeze mnie w ostatnim czasie, to tutaj mamy takie zestawienie. Ja użytkowałem dwa. Tutaj mamy Fantoma 4, jak również drugi właśnie płatowiec IBI z zestawem. To jest zestaw do sterowania drona, tutaj przez komputer i urządzenie łączące się poprzez antenę mogłem sterować tym skrzydłem. Przykład takiego opracowania, jak widać,
W przypadku wirnikowca start odbywa się z każdej powierzchni, natomiast jeśli chodzi o samo skrzydło, ten start odbywa się w różnym, no, musiał wymagać obszaru, gdzie przede wszystkim łatwo mógł wylądować. Jeśli chodzi o start, należało najpierw przygotować mu trasę, a potem tutaj start odbywa się poprzez wyrzucenie go w powietrze. Oczywiście ważne jest, aby ustawić miejsce startu, miejsce lądowania. Tu mamy taki przykład zaprojektowanej trasy lotu. Na komputerze mamy wszystkie parametry związane z stanem baterii, łącznością, wysokością, jak również parametrami samego lotu. Mamy informację również, jaka jest prędkość przelotu, jak również prędkość wiatru. Przepraszam. Skrzydło płatowiec działa akurat post-processingu, tutaj korzystał z własnego GPS-u, więc mamy informację również o GPS-ie. Jeśli chodzi o właśnie wyznaczanie pracy w terenie, wykorzystywałem również tego typu tarcze jako punkty, te ground control, które potem były mierzone precyzyjnie w stosunku do stacji bazowych i one były wykorzystywane potem do bezwzględnej kalibracji uzyskanych wyników. Jeśli chodzi o samo oprogramowanie, w tej chwili korzystam z dwóch: Agisoft MegaShaper Professional, jak również Bentleyos i Contact Capture. Wcześniej kiedyś korzystałem również z PIX4D, niemniej jednak w tej chwili chyba najbardziej taki dla mnie przyjazny jest Agisoft. Niemniej jednak pewne rzeczy tutaj również ten Contact Capture mi się bardzo fajnie wykonuje. To jest takie zestawienie z jednej z publikacji, bardzo mi się spodobało to takie zestawienie poszczególnych etapów, które wiążą się właśnie z opracowywaniem danych. Mamy pierwsze pozyskiwanie danych, czyli ten pierwszy etap, który tam wcześniej wspominałem. Potem mamy łączenie i szukanie części wspólnych. Feature matching, czyli tworzenie i lokalizowanie, określenie lokalizacji zdjęć w przestrzeni. Potem mamy to bubble adjustments, czyli tworzenie chmury punktów i przetwarzanie, przejście właśnie w multi-view stereo-opis, czyli tworzenie już tej konkretnej chmury punktów w trzecim etapie. Tutaj dochodzi czwarty etap związany właśnie z georeferencing data, czyli za pomocą GPS-ów możemy określić bezpośrednio, bezwzględne położenie chmury punktów, jak również możemy tutaj określić parametry samej kamery, bo jak wiadomo, kamera również ma swoje błędy. Punkt piąty, przejście do etapu piątego, czyli tworzenie modelu terenu, jak również ortofotomapy. I to jest taki schemat, który powiela właśnie Structure for Motion od pozyskania danych poprzez łączenie, tworzenie potem chmury punktów i efektem końcowym czy wynikowym są chmura punktów wyeksportowana na przykład w postaci lasa, jak również model terenu, jak i ortofotomapa. I w swoich pracach wykorzystywałem różne sposoby pozyskiwania danych. To jest jeden z pierwszych w 2015 i 2016 roku. Wykorzystywałem kamerkę GoPro na tyczce. To jest taki przykład z rejonu stacji w Calypso Bien, tutaj w rejonie plaży. Wykonałem serię zdjęć tego obszaru, chodząc właśnie z GoPro. Jak wiadomo, GoPro ma charakter rybiego oka, bardzo duże zniekształcenie, stąd na szczęście tutaj obróbkę wykonywałem jeszcze w Agisoftie. Ma zaszyte informacje o kamerze i jest możliwość eliminowania tego błędu. To jest przykład takiego opracowania, zrzut ekranu. To jest Agisoft MegaShaper. Tak wygląda chmura punktów, czyli chmura punktów związanych z łączeniem tych zdjęć. Tutaj tak jak tu pokazane jest samo przejście. Efektem potem obróbki jest chmura punktów. Tutaj mamy również cztery punkty do kalibracji, już wcześniej pomierzone. Te punkty spokojnie wystarczyły do
dokładnego opracowania i zgeometryzowania całego układu. Punktem i efektem jest DEM, model rzeźby, jak również ortofotomapa. To nie był dobry przykład opracowań, ponieważ nie do końca wtedy żeśmy się troszeczkę uczyli tej metody. Okazuje się, że tego typu chodzenie nie jest dobrym rozwiązaniem. Raczej powinno się poruszać w takich trajektoriach równych o przebiegu równoległym do siebie z nachodzącymi na siebie zdjęciami. Wtedy ten efekt może być mniej obarczony błędem. Jak widać, tych punktów jest takich błędnych, jest sporo. Niemniej jednak narzędzie AGISOR daje możliwość w bardzo prosty sposób, łatwy czyszczenia tych chmur punktów i dopasowywania. Skośne zdjęcia, też wykorzystując nieco dłuższą tyczkę, wykonywaliśmy w rejonie takiego jeziora Rhein-Oden. Udało nam się przejść je w koło, właśnie wykonując tego typu zdjęcie. To jest przykład, zestawienie zdjęć po obejściu. GPS-em zostały również pomierzone punkty do kalibracji, a więc mieliśmy dokładnie zlokalizowane, czy możliwość przeniesienia tej chmury punktów do układu bezwzględnego. Nadmienić należy jeszcze, że GoPro nie ma zaszytego GPS-u, a więc te zdjęcia były bez geotagowania, a więc konieczne było, aby to przenieść do układu bezwzględnego, konieczne było również domierzenie tych punktów. Niemniej jednak pomiar czy wykonanie obrazu w układzie lokalnym, który wynika z pomierzenia pozycji i wykorzystania tego SIFT-u, spokojnie się, bardzo dobrze się sprawdza. To jest taki wynik w postaci dema, a tutaj jest już złożona ortofotomapa. No nie było to zbyt, nie jest to ten obraz taki, jakbyśmy chcieli. Tutaj nadmienić trzeba, że tych zdjęć, jeśli tutaj widać, wykonanych było 5224, a więc sam proces wykonania tej chmury punktów, czy dopasowania, w zależności od tego, jaki poziom dokładności chcieliśmy uzyskać, kształtował się od kilku godzin do nawet do kilku dni. Ja pamiętam, że ten model liczyłem ponad 27 godzin. Inny przykład wykorzystania zdjęć skośnych wykonanych aparatem Nikon. Tutaj wykonaliśmy taki przykład, taki w rejonie też Rhein-Oden mamy piękne klify i tu jest przykład klifu D. To jest zdjęcie właśnie, które zostało wykorzystane do opracowania, tutaj taki ogólny widok tego klifu. No i zestawienie, to jest zdjęcia z Nikona również były bez georeferencji, a więc potem było konieczne domierzanie. Tutaj jest obraz łączenia, czyli ten align photo, potem już wykonana chmura punktów i na podstawie tego już wykonana ortofotomapa. Dużym wyzwaniem było wykonanie, już w ubiegłym roku udało nam się też właśnie wykonać pomiar w rejonie Calypso Bien, Calypso Strandy, takiego dosyć dużego obszaru i to zostało wykonane za pomocą właśnie tego płatowca IBI. O tyle to było wykonalne, ponieważ to jest bardzo duży obszar, że właśnie to, co wspominałem, skrzydła mają to do siebie, że latają dłużej i mają znacznie większy zasięg. Ten sam obszar, który jest wykonywany za pomocą skrzydła, jeśli bym chciał wykonać tym małym dronem DJI-em, musiałbym wykonać przynajmniej 3 do 4 startów i lądowań, a więc ten sam obszar, który robię IBI, znacznie szybciej jestem w stanie skartować. To jest taki przykład zdjęć wykonanych właśnie z tego płatowca. A to już takie już konkretne zestawienie, obliczenie. Tu w tym wypadku jest 7271 zdjęć, to jest kilka nalotów. To nie udało, to było tutaj, ja tam jeszcze zaraz chwileczkę pokażę, jak to wyglądało. To było bodajże 15 czy 14 połączonych ze sobą lotów. Efekt, tutaj również mamy punkty do kalibracji. Mimo że mieliśmy zdjęcia geotagowane, niemniej jednak to był pomiar nawigacyjny, czyli mniej dokładny.
ale w terenie tutaj zostały również pomierzone GPS-em, tak jak pokazywałem na tym zdjęciu, za pomocą tych tarcz punkty do kalibracji, a więc bardzo dokładnie udało nam się zgeometryzować w przestrzeni. Mamy już wynik w postaci właśnie tego, takiego dema, jak również ortofotomapy. Agisoft daje również możliwość określenia, jakie jest wykorzystanie zdjęć i pokrycie terenu. Jak widać, tutaj w większości jest na niebiesko, czyli te same punkty, które zostały zlokalizowane, były widoczne na co najmniej 9 zdjęciach. Tu oczywiście skrajny mamy, gdzie mamy małą ilość zdjęć, natomiast jak widać, tu się koncentruje na 5-6 zdjęciach. Jest bardzo regularny przelot dzięki właśnie IBI. To jest opracowanie zrobione w Agisoft Mega Shaper, natomiast tutaj jest przykład opracowania w drugim Context Capture'ze. Troszeczkę inna filozofia, niemniej jednak tutaj mamy też przykład właśnie z IBI. Te kropeczki zielone to jest sieć fotografii wykonanych właśnie za pomocą IBI. No i efekt również wizualizacja 3D Calypso Strandy. Tu jest troszeczkę inne opracowanie, też właśnie w Context Capture, też plaży, przeloty, punkty do kalibracji, jak również obraz 3D chmury punktów.